Cześć, tutaj Mateusz Wysocki ze sklepu perkusyjnego MW Vintage z Wągrowca. Krótkie, szybkie wideo. Nowość u mnie od dzisiaj. Fantastyczne blachy Impression Cymbals. Talerze niezrównanego i nieposkromionego, fantastycznego perkusisty i producenta Maxa Psui, mojego serdecznego przyjaciela. Max po wielu latach gry na Impression Cymbals, z którą marką był związany przez ostatnie 7 lat chyba, postanowił coś zmienić, jakby odświeżyć swój sound, przejść do innych talerzy, nie wiem jakich i na jakie talerze, chyba na Zildiany, ale to może on kiedyś sam wam powie. Jest dostępny na Messengerze, więc możecie zawsze go zapytać, jeśli macie jakieś pytania, zagadnienia, niuanse związane z jego osobą, z jego stylem, czy też z jego działalnością, aktywnością muzyczną. Dlatego te swoje, że tak powiem, stare blachy oddał mi, powiedział: chłopie, sprzedaj je, a ja postanowiłem z wami się podzielić swoimi przemyśleniami, pokazać się wam. Na końcu tego wideo będzie wklejony taki plik audio, gdzie sam Max będzie opowiadał o tych talerzach. Niestety nie pomyślałem o tym, kiedy ostatnio się widzieliśmy tutaj u mnie podczas kręcenia kolejnych testów, żeby wtedy coś poopowiadał, a tak będzie po prostu jakieś tam zdjęcie i on wam powie już sam na pewno dużo więcej ważnych aspektów niż ja, ponieważ zna te talerze, nagrywał na nich dziesiątki razy, zagrał mnóstwo koncertów, sesji i tak dalej. To są jego talerze główne, jakich używał przez ostatnie lata. One też customowo zostały w dużym stopniu dla niego wykute. Nie znajdziecie tych egzemplarzy nigdzie indziej, tylko u mnie, nigdzie indziej na świecie. Jeśli słyszycie gdzieś w tle jakieś ćwierkanie ptaków, szczekanie psa, no to tak po prostu jest, jak się mieszka na obrzeżach miasta, troszeczkę jak na wsi, a my w tej chwili znajdujemy się, że tak powiem, na zapleczu sklepu MW Vintage. Pierwszy talerz to Leon Collection, 22 cale, 1840 gramów. O, cieniutka blacha, mały bel. Wszystkie te talerze mają mały bel. Tak wygląda z tyłu. Max podkleja blachy, to jest część jego brzmienia. Ja tych taśm nie usuwałem, jeśli ktoś będzie miał taką ochotę, to je sobie odklei. Natomiast ten talerz w takiej postaci brzmiał u niego przez ostatnie lata i mi zależy na tym, żeby ktoś, kupując te talerze, po prostu kupił też to brzmienie. Szczekają psy, muczą krowy, a my mamy tutaj kolejny talerz, też Leon Collection, 22 cale, 1775 gram albo gramów. Ta blaszka ma taki tutaj wysoki brzeg, jak kiedyś Savian Sound Control, czy Maxe, bo mi mówił, że Epoch Istanbul Agop, nie pamiętam, ale on już wam o tym opowie. Z drugiej strony jest taśma, klasycznie. Oczywiście wszystkie te talerze są w stanie idealnym. Może napisy delikatnie gdzieś tam są, ale to Max dba o sprzęt i te talerze są zadbane. 20 cali, również Leon Collection, 1685 gram. Też blaszka cienka, wygina się w rękach. I dwa hajheciki. To, co tygryski lubią najbardziej, czyli 16, Dark na spodzie, Hammer XXL na topie. Spód waży 1195 gramów, 16 cali. Bottom waży 950. Też są ślady taśmy. To już może sobie tu położę. I taki hi-hato stax, jak to Max nazywa. Bez nazwy, totalny custom. To jest bottom, to jest top. Top jest typu flat, czyli nie ma bela, nie ma główki. W dodatku oba są oczywiście mocno nawiercone. Te wycięcia tutaj na brzegu w topie to są oryginalnie. Max tego nie wycinał na kolanie w piwnicy. Też jest tutaj taśma. Bottom 1045 gram, a top 860. Te talerze są tylko u mnie do kupienia. Polecam zakup zestawu. Zestaw nie będzie kosztował na pewno więcej niż, nie wiem, 40% ceny Zildianów tej klasy. A ten set jako całość jest spójny, fantastycznie brzmiący. To jest nowoczesne brzmienie. Polecam i zostawiam już, oddaję głos Maxowi. Max, powiedz o tych talerzach, co wiesz. Dziękuję, trzymajcie się. Do następnego. Pa! Hej wszystkim, tu Max. Przepraszam za słabą jakość, ale mój iPhone jest vintage'owy dość.
Kurczę, co do tych talerzy, Jezus, aż łezka się trochę w oku kręci, no bo jest to brzmienie, z którym byłem związany przez parę ładnych lat. No i co, te leony, to są, co mi się w nich podoba, to są jednak tak czy siak jasne blachy, ale ciepłe, bardzo ciepłe, stosunkowo nisko brzmiące, ale jednak jasne, nie są to sucharki żadne, są żywe dzięki tej swojej plastyczności, dzięki tym swoim, tej swojej wadze. Szczególnie ulubionym talerzem z tego całego zestawu chyba byłby dla mnie ten 20-calowy Leon plus ten hi-hat 16-calowy. Ale tak naprawdę trudno mi by było tak wyróżnić. No, też bardzo lubię tą 22, takim ze spłaszczonym profilem przy krawędzi. No nie wiem, jako całość ten set w ogóle myślę, że fantastycznie ze sobą współgra i ktokolwiek byłby tymi talerzami zainteresowany, to oczywiście polecam zakupić go w całości, bo po prostu jest on, wydaje mi się, sprytnie pomyślany jako taki cały spójny set do wielu różnych zadań. Nie? Tak też on był przeze mnie jakoś wymyślony, żeby po prostu był to elastyczny set zasadniczo do każdej muzyki i tak też się sprawdził, bo w zasadzie no, znalazł się na nagraniach od rzeczy takich rockowo-metalowych wręcz do jakichś popowych. Także są to bardzo uniwersalne brzmieniowo blachy. Nawet nie w tym sensie takim, że uniwersalne z cyklu tam do wszystkiego, czyli do niczego i tak dalej, bo wiadomo, one mają swój charakter, ale po prostu tak jak mówiłem, no są wielozadaniowe. Jeśli ktoś w tym brzmieniu odnajdzie coś dla siebie, no to myślę, że no, że spodoba mu się ten set jako całość, nie? Także no ja polecam, oczywiście, aż troszeczkę mi smutno, no ale taki jest life, też trzeba czasami pójść do przodu. No, także no ja serdecznie polecam, przy okazji pozdrawiam cię, Mateusz. Do zobaczenia wszystkim w podcaście, w kolejnych odcinkach, które już nagraliśmy zresztą. Także do zobaczenia. Dzięki.